Dzień dobry państwu. Witam na kanale Grzegorz Wawro. Moim gościem jest dzisiaj pan Radek Pogoda, autor kanału Ra Radek Pogoda. Dobrze mówię, chyba Radek tak jest, a? Jak również specjalista od szkolenia menedżerów, czyli pan szkoli po prostu przyszłych szefów, rozumiem, albo już no, Bardziej szefów. bardziej moja robota ostatnio to jest robota religii, niż ojca, który za, już tak powiem, tworzy nowe życie. Czyli ja jestem bardziej od tego, żeby naprawiać coś co działało i przestało albo jak są nowe pomysły, jak są nowe projekty w istniejących firmach, to moja działka jest to, żeby zaczęło działać, czyli stworzenie jakiegoś zespołu, uruchomienie projektu, bardziej prace naprawcze niż konstrukcyjne. O tak to można przełożyć na język inżynierii. Rozumiem. Wcześniej, zanim zaczniemy, chciałem prosić moich widzów o lajkowanie, subskrypcję i komentowanie tego filmu i innych moich produkcji. Pomoże mi to rozwijać mój kanał jeszcze szybciej, że tak powiem. Dobra, tyle prywaty. Panie Radku, a z jakiego powodu firmy dzisiaj najczęściej wpadają w kłopoty? Tak, z pana branży wezmę? Pierwsze pytanie. Trzy tematy, które się powtarzają i które są mielone na każdy możliwe, w każdej możliwej kombinacji płynność to raz Syndrom tłustego kota to dwa. I brak sukcesji, albo brak w ogóle pomysłu na to, że z biznesu kiedyś trzeba wyjść. I to chyba nawet jest tak mniej więcej w kolejności, jeśli chodzi o wartości, o powiedzmy ilość takich, ilość takich, ilość takich. Ten pierwszy element to jest taki przykład, który szczególnie w tej chwili jak mamy ewidentną dekoniunkturę, jak nam siada rynek, jak nam siadają odbiorcy, czy to zagraniczni, czy to tutaj krajowi, bardzo wiele firm nie rozumie, że na pewnym etapie trzeba się odchudzać. Nas bardzo mocno przećwiczył okres. Tego, tej grypy 19, używajmy języka, którego YouTube, którego YouTube znosi. Wtedy zostaliśmy wszyscy oszukani takim komunikatem, że to tylko dwa tygodnie, że to tylko chwilowo, że będzie dobrze. Potem były wybory, kiedy nam odpuszczono, potem znowu na jesieni powróciła szajba. Mieliśmy ten twój ból jest większy niż mój. Mieliśmy zamknięte lasy, cmentarze, parę innych wynalazków, których jak ktoś przeczyta. Z annałów historii to stwierdzić, ci ludzie nie mieli mózgów wtedy. Natomiast to wszystko było parszywe dla firm, bo bardzo wiele, bardzo wiele firm, które weszły w ten rok 2020 z dobrym zapasem gotówki, z dobrą, stabilną sytuacją, jeśli chodzi o obroty, jeśli chodzi o klientów, z fajną bazą ludzką również przez ten czas niepewności, przez to, że nie było informacji, że ten wariacki okres może potrwać dwa lata. Ci ludzie bardzo mocno zeszli z gotówki, bardzo mocno pozbyli się swoich oszczędności. Oni mieli jakieś pomysły, jakieś inwestycje prywatne. Przez ten okres szaleństwa musieli dokładać do biznesu, i dzisiaj naprawdę wystarczy, że jakiś duży klient nie zapłaci, czy zapłaci z dużym opóźnieniem jedną, czy dwie faktury. I jest poptoka. Jest problem taki, że firma ma fajny wynik księgowy natomiast nie ma czym płacić za swoje bieżące usługi i po prostu jest na krawędzi upadłości albo tą upadłość zaliczę. Także temat płynności to jest temat pierwszy, drugi temat syndrom tłustego kota, trochę odwrócenie tego przypadku. Mamy dwóch, trzech dobrych dostawców, dwóch, trzech dobrych odbiorców, nasza robota to jest wykonanie jakiejś pracy po drodze. No i jeżeli rynek idzie tak jak szedł przez ostatnie 5, 7, 10, 12 lat, wszystko jest pięknie. Natomiast wystarczy, że odpada nam jeden klient, odpada nam jeden dostawca, musimy coś poszukać, musimy coś znaleźć. I nagle okazuje się, że sorry, winę tu, nie ma w firmie, nie ma w osobach, czy w głowach właścicieli, czy menadżerów takiego odruchu tego myśliwego, żeby poszukać nowej okazji, poszukać nowych kontaktów. I bardzo często stają ci ludzie w sytuacji, w której po prostu nie wiedzą, co mają robić, i to wtedy dzieją się rzeczy straszne. No i temat trzeci, sukcesja, moja, ostatnio moje ulubione zajęcie, bo bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Ludzie dochodzą albo do wieku, w którym już po prostu nie ma siły, albo niestety dużo częściej do wyroku. I ten wyrok czasami jest od kardiologa, czasami jest od onkologa, czasami jest od grabarza, to znaczy jest informacja, że nie wiem, mąż zamknął oczy, już nie wstał rano, albo zginął gdzieś, zmarł gdzieś, i nagle trzeba na szybko, na gwałt, robić właśnie sukcesję, przekazywać firmę od rodziców do dzieci, jeśli dzieci się do tego nadają, jeśli dzieci zostały do tego przygotowane, i jeśli dzieci chcą. Natomiast czasami to się kończy tak, że robimy głęboką analizę takiego właśnie biznesu i okazuje się, że nie ma co na dzieci liczyć, bo my ich nie przygotowaliśmy, nie nauczyliśmy ich tego biznesu, wartości, które on generuje, nie, one, one nie są związane z naszym rodzinnym biznesem, bo tylko nam, rodzicom, wydawało się, że to jest rodzinny biznes. A dla dzieciaków to było po prostu źródło pieniędzy. Właśnie chciałem, bo tam chciałem trochę inne tematy też poruszyć, oczywiście, ale nie ukrywam, że. Ten ostatni punkt to jest rzecz, która mnie bardzo interesuje i nawet nagrałem na ten temat kiedyś odcinek. Mm -hmm. Ja od lat 90. już zauważyłem, że ludzie, którzy osiągnęli bardzo duży sukces w biznesie, no bo wielu Polaków osiągnęło ten sukces, biorąc pod uwagę z jakiego poziomu startowali, prawda? Bo to chyba... Najczęściej z żadnego. Najczęściej z żadnego. Ta, ta. Bardzo często wychowywali swoje dzieci w sposób jakby, jakby celowo. Nie chcieli mieć komu przekazać swojego majątku. Ja trochę czytałem na ten temat i taki wywiad oglądałem kiedyś, że w doświadczonych w krajach, gdzie ten kapitalizm nazwijmy to, jest bardziej już taki naturalny od wielu lat, mhm. pokoleń, to od 10 roku życia trzeba przygotowywać dzieci i to już jest 12 lat. Niektórzy twierdzą, to już jest za późno, żeby wdrażać w biznes, od najniższych stanowisk, od podstaw. Uczyć, żeby to dziecko przebywało w firmie, żeby się z nią integrowało. Natomiast w Polsce jest to chyba bardzo rzadkie zjawisko i z takiej statystyki widziałem, że w drugim pokoleniu 30% tylko przejmuje biznes, a w trzecim mm -hmm. chyba tylko 6%. No co jest to... straszne, mm -hmm. bo to firmy rodzinne po prostu które powinny być, moim zdaniem, oczywiście nie wiem czy pan się zgodzi, podstawą polskiej gospodarki po prostu no, giną, są wykupywane przez zachodnie koncerny, przez firmy różne albo po prostu upadają. To, to, to chyba tak nie, to nie jest aż takie proste. Oczywiście zgada pełna my nie mamy absolutnie żadnej ciągłości kapitału. Jedyną grupą zawodową, czy właściwie jedynymi grupami zawodowymi, które mają ciągłość takiego właśnie biznesu, kapitału, pewną, pewną strukturę, gdzie myśli się o firmie jako o firmie rodzinnej, to paradoksalnie są ludzie, którzy nie pracują na, na firmach. To są lekarze, to są prawnicy, to są te klany ludzi związanych, choćby. Z partyjniakami u starego układu Perolowskiego, z ludźmi ze służb i tak dalej, tymi, którzy się uwłaszczyli na kapitale, za który płacił pański ojciec, mój ojciec, pański dziadek, mój dziadek, nasze babcie i tak dalej. Tam się myśli w kategoriach tego, że tworzymy biznes. Natomiast powiem panu brutalnie, po tych prawie 30 latach jakby przepracowanych z grubo ponad setką polskich firm, zagranicznych też mam sporo i właśnie potrafię zrozumieć czy zobaczyć tą różnicę między podejściem Irlandczyka, Brytola, Niemca, Austriaka, Szwajcara, Francuza czy kogokolwiek innego. Czy choćby ludzi, którzy są bezpaństwowcami, bo mam przecież wśród swoich klientów Ormianów, czy tam Ormian, przepraszam, mam wśród swoich klientów ludzi, którzy urodzili się w ramach religii żydowskiej w Izraelu, albo urodzili się jako Żydzi tutaj w Polsce, czy w innych miejscach i funkcjonują w diasporze, funkcjonują w tym świecie, właśnie religii żydowskiej, relacji ormiańskich, relacji żydowskich w takim zupełnie innym środowisku biznesowym. Tam myśli się o biznesie, który zakładamy, jako o właśnie czymś, co tworzymy od zera. Ja to Podam panu prosty przykład. Klient, dla którego teraz w kwietniu zatrudniałem szefa sprzedaży i handlowca w Erfurcie, to jest miejsce w Niemczech, mniej więcej na pograniczu Niemiec Wschodnich Zachodnich, jeszcze po tej wschodniej stronie. On zakładał spółkę ze swoim partnerem, z firmą z którą gdzieś tam kiedyś zrobili parę transakcji i zrozumieli, że mogą wspólnie zrobić produkt dla niszy, w której obydwaj bardzo głęboko siedzą. Jak zakładali spółkę, dwaj Niemcy. Jeden dał 150 tysięcy euro, drugi dał 200 tysięcy euro, bo miał trochę więcej. Na tej mniej więcej relacji ustawili parytety między sobą, kto ile ma udziału w firmie, ustalili kogo zatrudniają na menadżera, jakich ludzi dają od siebie, jakich ludzi muszą ściągnąć z rynku. Między innymi ja tam byłem potrzebny, żeby znaleźć nowego, świeżego szefa sprzedaży, dwóch handlowców i tak tak się zakłada biznesy w Niemczech, tak się zakłada biznesy w Anglii, we Francji, wszędzie indziej. Ta spółka kapitałowa, tak jak ona jest opisana w polskim prawie, w polskim kodeksie handlowym, jest naprawdę spółką kapitałową. Trzech gości daje po 100 tysięcy, za 400 koła, szukamy menadżera, szukamy ludzi, zaczynamy robić biznes. Tymczasem 90, no może przesadzam, ale 70-80% biznesów starszych niż powiedzmy 15 lat tu na miejscu w Polsce. To jest biznes robiony trochę na zasadzie tego, co mieliśmy w Ziemi obiecanej. Ty nie masz nic, ja nie mam nic, on też nie ma nic. To jest doskonała wartość, żeby założyć wielką fabrykę. To jest tak, że jeden daje hale, drugi daje materiał, trzeci daje ludzi, czwarty zapiernicza po nocach zapiernicza 24/7, żeby to wszystko utrzymać. My mamy zaburzoną tą, tą świadomość, czym biznes powinien być, jak on powinien być organizowany. Bo u nas większość biznesów, tych, z którymi ja pracuję, tych, które mają właśnie 15, 20, 20 parę lat, to są biznesy oportunistyczne. Była do kupienia fajna maszyna z Niemiec. Kupiłem, wyremontowałem, zacząłem produkować śrubki. Czy chciałeś produkować śrubki? Czy miałeś plan na produkcję śrubek? Czy miałeś swoje życie związane z produkcją śrubek, z tą branżą, z tym odbiorcą? Nie, po prostu kupiłem tanią maszynę z Holandii czy z Niemiec. Takich biznesów jest masa. Mało jest takich, które są przemyślane, zaplanowane, które prze, buduje się z myślą o tym, że tworzymy jakiś majątek, że tworzymy jakąś wartość, którą chce, potem chcemy sprzedać. Jest takie piękne słowo e, Stevena Covey'a e, start with the end in the mind. To jest pierwsza, pierwsza z jego siedmiu zasad kowejowych zasad dobrego zarządzania. Czyli zaczynaj dany pomysł, zaczynaj dany projekt ze świadomością tego, dokąd zmierzasz, jaki jest twój cel. E, w polskim biznesie w latach 80. -tych, 90. -tych, jak powstawały pierwsze spółki nomenklaturowe, jak wokół nich rosły właśnie małe zakładziki, które wykonywały jakąś usługę robiły cokolwiek innego. Tam tego w ogóle nie było. My musimy, niestety, tak jak jak Żydzi uciekając przez pustynię przez 40 lat, tak jak Mojżesz ich prowadził, żeby jedno pokolenie umarło i to drugie weszło do ziemi obiecanej bez bagażu oczekiwań, bez bagażu jakiejś szalonej nadziei. Myślę, że u nas ten etap właśnie w tej chwili trwa. Musi umrzeć pokolenie tych, jak to niektórzy mówią nieładnie, Januszy, bo część z nich naprawdę jest Januszami biznesu, z tą najgorszą możliwą konotacją, z najgorszymi skojarzeniami. Część jest fantastycznymi ludźmi, ale ludźmi, którzy nigdy nie budowali tego biznesu jako coś trwałego, jako coś, na czym się nie tylko postawi dom czy spłaci pasata w leasingu, ale jako coś, co będzie właśnie podstawą mojego majątku. Znam klientów, znam ludzi, którzy mają po 25-30 milionów rocznie, zostaje z biznesu i oni nie traktują tego jako majątek. Oni to traktują jako kasę, która parzy w ręce, że trzeba do magazynu coś kupić w grudniu, że trzeba towar zabezpieczyć i tak dalej. Nie ma w ogóle myślenia o kontynuacji, nie ma myślenia o zabezpieczeniu kapitału, o tym, żeby budować sobie jakieś zaplecze. Dopiero teraz, jak Trochę roboty w tym temacie robi ja i parę innych osób w polskim internecie. Zaczynamy rozmawiać, gdzie ulokować środki, czy można, nie wiem, w Szwajcarii założyć fundusz inwestycyjny na moją emeryturę, zabezpieczyć dzieci. Czy ja dzieciaki mogę na przykład wysłać z dobrym odpisem podatkowym na studia gdzieś tam w świat, czy mogę zdobyć drugi paszport, czy to, czy tamto. Tego myślenia do niedawna w ogóle nie było. A Nick Malbewo z y, Rafem Otoką rozmawialiśmy, i on mm, coś takiego powiedział, że to chyba jest oczywiste, że prywatyzacja początku lat 90. nie przebiegła mhm. tak, jak przebiec powinna. I czy zgadza się Pan z tą opinią, że gdyby lepiej przeprowadzić to uwłaszczenie, tą prywatyzację, gdyby pozwolono polskim obywatelom w sposób taki no, normalny, bez, bez tych wpływów firm banków zachodnich, Uwłaszczyć się na majątku, to nasza sytuacja byłaby właśnie, w, jeśli chodzi o biznes, o prowadzenie firm, o zamożność polskich firm lepsza. Czy to po prostu tak było, jak nam przedstawiano wtedy, że polski przemysł był do zaorania i myśmy to w to wierzyli. Ja pamiętam te czasy, że, że tworzył produkty, których nikt nie chciał kupować, że nikt tego nie chciał kupić, i w zasadzie trzeba się tego pozbyć jak najszybciej. I czym szybciej, tym lepiej, a komu no to już w to nikt nie wnikał? To jest, panie Grzegorzu, No bądźmy poważni. Ja myślałem, hmm. że my tu poważnie rozmawiamy, dwóch facetów w marynarkach. Taka Przecież prowokacja jest... Tak, nie, oczywiście, że nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby się uważczyli ci, którzy uwadczyć się mieli. Hmm. Obie strony okrągłego stołu, a tak naprawdę nie żadnego okrągłego stołu, tylko obie, sto... obie strony stołu w Magdalence. To była układanka postawiona tak, jak była postawiona. Ja sam pamiętam czasy, kiedy mojego ojca internowano. Za pierwszy raz za bezdurno, za to, że po prostu... Cała brygada mu się zapisała do Solidarności. On zapisał się ostatni. No jakby był pan jego szefem, to co by pan zrobił? Wywaliłby pan na internowanie sześciu czy tam ośmiu pracowników, którzy wykonują robotę, czy zamknąłby pan ich szefa, żeby zrobić ten sam efekt psychologiczny? No więc, mówię, za pierwszym razem ojca zamknęli za to, że po prostu za późno wystartował, i nie myślał o polityce, robiąc politykę, czy tam wchodząc w politykę. To jest ta scena z hmm, filmu Wabank, jak to Kramer ucieka przez granicę. Ich ich nikt, mich nicht, für die nie interesuje się polityką i polityka czyli Polityka jednak interesuje się panem. To było to rzeczywistość mojego ojca. Za pierwszym razem siedział właśnie za bezdurno, za drugi raz siedział już politycznie, bo po wyjściu zrozumiało co się gra. Natomiast jak popatrzymy na tamte czasy, mówię, no moja mama nosiła do frasyniukowej grypsy do celi, bo gdzieś tam ojciec z tym frasyniukiem w więzieniu się spotykał, siedzieli w, na jednym bloku siedzieli, no może nie w jednej celi, ale w tym samym miejscu. No Jak dzisiaj patrzymy, gdzie wylądował pan Frasyniu, gdzie wylądował mój ojciec, tak? to jest ten mniej więcej moment. Ludzie ustawieni już wtedy, albo ludzie, którzy funkcjonowali w układach i nie bali się ustawić zaraz po, są dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Więc, oczywiście, gdyby ustawa wilczka nie była kastrowana z każdym nowym rządem, gdybyśmy nie mieli zakusów ludzi, którzy przejęli biznes. Szef należący do organizacji partyjnej przejął wielką firmę, która produkowała konstrukcje stalowe państwową której mój ojciec przepracował X lat, do dzisiaj ta firma gdzieś tam funkcjonuje. Same hale, możliwość korzystania z nich, narzędzia, suwnice, inne rzeczy. Przecież to jest infrastruktura, której żadna firma nawet dzisiaj średniej wielkości nie jest w stanie postawić. Ci ludzie to wzięli sobie. Nie dostali, oni to wzięli. Więc nie ma o czym dyskutować oczywiście. To nie było dla nas. Ja i tak uważam, że te 30 lat polskiej gospodarki, ten sukces, który zrobiliśmy, to że jesteśmy tym numerem dwa jeśli chodzi o wzrost gospodarczy po Chinach, to nie jest dzięki polskim rządom. Może dzięki na początku, dzięki temu, że, że trzeba było zrobić właśnie ustawkę pod to, żeby się chłopcy z Okrągłego Stołu, czy chłopcy z Magdalenki mogli nachapać. Natomiast polski biznes, polscy przedsiębiorcy zrobili ten wielki wynik, zrobili ten wielki skok. Nasz kraj wygląda tak, jak wygląda, nie dzięki rządom. Pomimo rządów. No, zanim przejdziemy do dzisiejszych problemów, to tam mm -hmm. na koniec pierwszej części wabanku Quinto powiedział też coś takiego bardzo mądrego, że lepiej kraść jako złodziej, a nie prezes banku czy urzędnik państwowy, prawda? To też bardzo Par excellence, tak jest tak, bardziej uczciwie. Tak, tak jest nie, to, to, z cytatami to możemy się ścigać. Ja tutaj lubię to, bo powiem tak, to, to jest ogromny majątek kulturowy. Myślę, że jak ktoś mi zaczyna rzucać hasłami, że Klos, czy inne tematy, czy nawet cztery pancerni, którzy byli, powiedzmy sobie brutalnie, dość mocno przesiągnięci propagandą, czy tym przekazem, sorry, to jest, to jest część naszego dziedzictwa. Jeśli ktoś się w tamtych latach rodził, ja nie ukrywam, jak ja rozmawiam dzisiaj z ludźmi w moim wieku, w Niemczech, w Irlandii, w Stanach i porównuję nasz świat, ja naprawdę jestem, może to źle brzmi, ale wdzięczny za to, że, że wyrastałem na tym, na tym etapie przejścia ze starego układu w nowy. Bo nasz świat był prosty. My mieliśmy proste, zero-jedynkowe, czarno-białe podejścia. To trochę widać w polskiej polityce, że mieliśmy dobrych i złych. Natomiast no, jak w czasie, kiedy my mieliśmy właśnie Hansa Klosa, e, czterech pancernych i psa, Franka Dolasa, jak rozpętał wojnę, trzecią wojnę, u, drugą wojnę światową, to w tym czasie oni mieli łowce Jeleni, oni mieli już Pluton, oni mieli masę filmów, taksówkarza, nie taksówkarza, hmm. filmów, które sprawiały, że człowiek, który wtedy kształtował ten swój web, nie miał takiej prostej decyzji, nie miał takiego prostego układu, bo to, co u nas, nie wiem, porucznik Borewicz był tym, owszem, komunistycznym gliną, komunistycznym milicjantem, natomiast był prawy. Tak? A tam? Tam mieliśmy najróżniejsze filmy od Brudnego Harego, gdzie był mniej więcej taki sam schemat, po bardzo wiele filmów, gdzie nic nie jest proste, nic nie jest jasne, nie ma prostych odpowiedzi. Myślę, że paradoksalnie to pokolenie, które, o którym dzisiaj rozmawiamy, tych ludzi, którzy wtedy w 90. roku, 89. mieli 25, 30, 40 lat, to pokolenie było wychowane i ukształtowane właśnie przez taki prosty, Zafałszowany do spodu, ale bardzo zrejdynkowy obraz. Ja panu powiem, że ja bardzo się cieszę, że ja nabierałem edukację w tym pierwszym okresie właśnie w PRL-u, a nie już później w tej mm -hmm. dzisiejszej Polsce, bo pomijając oczywiście historię, no, sprawy Katynia i tych wszystkich rzeczy oczywistych, to przygotowanie, jeśli chodzi o matematykę, fizykę, biologię, język polski, i to, to, i to język polski na Mickiewiczu, na słowackim przecież. Ja naprawdę otrzymałem dobrą edukację, pomimo że był to system, którego bynajmniej nie popieram, ani nie popierałem. prawda? Więc mm -hmm. to, jest, to jest wiele sprzeczności. Panie Radku, przejdźmy do dzisiejszych problemów. Ja pamiętam, kiedyś taki wywiad oglądałem z byłym, z byłym ambasadorem w Chinach. Mm -hmm. Nie pamiętam jak on się nazywał, to wiele lat temu to znany człowiek był. Ja bym powiedział coś takiego, że jeżeli w jakiejś, bo oni mają gminy, chyba tam jakieś miasta takie wydzielone prowincje. prowincje jeżeli w jakiejś takiej gminie Ludzie byli bardzo biedni, przynajmniej to było kiedyś. Nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje. To na przykład rząd chiński zwalniał tą gminę całkowicie z podatków na jakiś okres czasu, po to, żeby oni mogli się po prostu odkuć i trochę stanąć na nogi, i potem podatki wracały z powrotem. I ja chciałem zadać pytanie: dlaczego polski rząd nie zwolni ofiar powodzi? Mówię o biznesach z podatków na przykład na rok albo na dwa, żeby mogli stanąć na nogi, tylko chce im ufundować nowe kasy fiskalne po to, żeby żadna złotówka podatku nie przepadła. No, myślę, że to, powinniśmy to pytanie rozszerzyć. Dlaczego inny polski rząd, albo inne polskie rządy, bo było ich trochę, yy, używa systemu, czy programu 500+, zamiast dać rodzicom drugiego, trzeciego, czwartego dziecka odliczenie podatkowe? Dlaczego mamy programy pomocowe, gdzie ktoś przyjeżdża i mówi o tym, ile da. No, przecież to jest tylko i wyłącznie teatrzyk polityczny. To jest czysty polityczny PR, to jest czyste podejście na zasadzie władza mi dała. Przerażające jest to, że to działa. Przerażające jest to, że jak rozmawiam z ludźmi, że gdybyśmy z tej kosztów, powiedzmy programu 500 czy 800+, dołożyli do niego, albo inaczej wyjęli z niego urzędników, którzy są potrzebni, żeby te całe operacje finansowe prowadzić, to na konto każdego z Polaków, które te 800+, plus dostaje, mogłoby wpłynąć nie 803 zł tylko prawdopodobnie 900 albo 920. Wyraźna, odczuwalna różnica. Ale dostawaliby to w formie takiej, że te 920 zł więcej płaciłby im pracodawca, bo pracodawca nie płaciłby tych 900 od każdych 3, 4, 5 tysięcy, które zarabiają na rękę albo nawet lepiej. Jak rozmawiam z ludźmi, powiedzmy, jak rozmawiam z moimi widzami na te tematy, na jakichś tam spotkaniach, to jest trochę lepiej, ale jak rozmawiam na ten tematy przy stole rodzinnym, przy imprezach jakichś towarzyskich, przy spotkaniach z moimi choćby, z kolegami z liceum czy ze studiów, bo takich spotkań ostatnio miałem kilka, to tam jest absolutne oburzenie. Ale jak to? Dlaczego ja mam dostawać od, y, odpust podatkowy? Ja muszę to dostać jako nagrodę za to, że mam to drugie, trzecie, czy w tej chwili pierwsze dziecko. Mamy kompletnie popieprzone, przepraszam, za wyrażenie, podejście do pewnych spraw, bo zostaliśmy nauczeni tego, że jesteśmy nie podmiotem. W relacji z rządem, podmiotem w relacji z władzą. My wróciliśmy albo nawet nie tyle wróciliśmy, bo to nie nasza decyzja. My zostaliśmy zagonieni polityką, zagonieni propagandą, komunikatem politycznym. W to samo miejsce, w którym byliśmy za głębokie komuny. Pan władza, pan urzędnik, pan premier, pan minister i tak dalej. Jak ktoś pamięta znaczenia tych słów, minister to jest służący. To jest człowiek, który ma wykonywać usługi na potrzeby nas, obywateli. Jak ja czasami słyszę dyskusję, jak to suweren pokaże, suweren udowodni, suweren pogrozi palcem, to mnie pusty śmiech ogarnia. Bo zostaliśmy w, w, jakby wciśnięci w system polityczny, który sprawia, że moment, w którym ci ludzie, nieważne z pis PO, Konfederacji, Trzeciej Drogi, PSL-u, Zielonych i tak dalej, nieważne jak bardzo pokroimy sobie tę scenę w pionie, nie ma to znaczenia, bo moment, w którym ten człowiek był kiedyś obywatelem, teraz jest politykiem, przechodzi z listy my do listy oni. On staje się natychmiast poza naszym zasięgiem. To, że my nie jesteśmy w stanie w prosty sposób odwołać ze stanowiska jakimś ruchem społecznym, oddolnym z absolutnie skompromitowanego menadżera spółki państwowej, skompromitowanego wojewody, skompromitowanego urzędnika, umoczonego urzędnika, umoczonego polityka i tak dalej, to jest największa, nawet nie wiem czy to słabość, czy to jest największy grzech tego systemu, w który zostaliśmy wpędzeni. Ja będę miał niedługo rozmowę na ten temat. Z panem profesorem Mirosławem Piotrowskim z Lublina, człowiekiem znanym z tego jako konstytucjonalista, człowiekiem, który ma te właśnie takie powiedzmy, bardzo wyważone, konserwatywne czy tam centrowe poglądy. Chcę z nim na ten temat pogadać, bo uważam, że jeśli mielibyśmy robić w najbliższym czasie jakieś referenda czy jakieś większe ruchy społeczne, to ja nie, ja nie ukrywam, oprócz czy zamiast dyskusji o rzeczach błahych albo rzeczach, które są tak naprawdę na co dzień nieistotne, ja taki przepis chciałbym przepchnąć. Żeby skompromitowanego wójta gminy, który uciekł w czasie powodzi albo człowieka. Od zarządzania kryzysowego, żebyśmy to my mogli zwolnić i dać mogli większy bilet. Żeby ci ludzie wiedzieli. Robert, profesor Robert Gwiazdowski powiedział coś takiego niedawno na jednym ze swoich tych wideoblogów, że w Polsce tak naprawdę po 1989 roku nigdy nawet przez chwilę nie było prawdziwego kapitalizmu, takiego tak. jak być powinien, i dlatego my nie lubimy kapitalizmu, bo my sobie kapitalizm kojarzymy z pewną patologią, która miała imitować kapitalizm. Może to jest przyczyną tego, o czym Pan mówi. Znaczy, to parę różne pojęcia. Absolutnie zgadzam się, zresztą no, trudno nie zgadzać się z takim fakurą jak, jak pan Gwiazdowski, bo to człowiek, którego od lat obserwuję, czytam i on wie co mówi, mówiąc brutalnie. Pełna zgoda, to co mamy, to nie jest kapitalizm, to jest jakiś korporacjonizm to są jakieś układy no, stricte, przesunięte bardzo mocno w stronę układów totalitarnych, zarówno na poziomie politycznym w tej chwili już chyba nawet jawnie jak i na poziomie gospodarczym. Mamy ewidentną oligarchię, mamy ewidentne duopole, wiele spółek Skarbu Państwa doszło do pozycji, której nigdy nie powinny mieć, nawet jako spółki strategiczne nigdy nie powinny mieć tak mocnej, tak jednoznacznie kluczowej pozycji na rynku. Natomiast czy to, czy to jest tak, że Polacy tego kapitalizmu nie lubią? Powiem Panu w oparcie. Ja się obracam w kręgach ludzi, którzy rozumieją, że mają robotę za naście tysięcy złotych jako etatowcy albo za grube kilka tysięcy, tylko dlatego, że ktoś miał za przeproszeniem jaja i odwagę i otworzył biznes, który dzisiaj temu komuś pozwala zarabiać milion. Rzadko mi się zdarza spotkać z kimś, kto zarabiając dychę 12 na rękę, bo to są ludzie, którzy bardzo często trafiają w moje ręce jako menadżerowie średniego czy wyższego szczebla. Niektórzy zarabiają wielokrotnie więcej, No choćby nie. Wiem, ostatnio siedzieliśmy z dyrektorem finansowym jednej zespółek, któremu trzeba było trochę poprawić dział. Pacet zabiera do domu 40 tysięcy netto. Ma jeszcze jakąś opcję na udziały w biznesie niemałym, w biznesie, w którym zainteresowane są jakieś tam zagraniczne czy w ogóle polskie, nawet fundusze inwestycyjne, więc jest szansa, że oprócz tego bardzo, bardzo dobrego wynagrodzenia zabierze do domu jeszcze całkiem fajny pakiet akcji. I ten człowiek nie miał problemu z tym, że pracuje w takim biznesie, w jakim pracuje, że jego właściciel czy człowiek, który ten biznes założył, który tych wszystkich inwestorów ściągnął, jego zatrudnił, innych zatrudnił, że ten facet przyjeżdża do do biura granatowym, granatowym Porsche w wersji cabrio, bo, bo chce się wreszcie nacieszyć swoim życiem, mając lat 37. Tak? Ludzie, którzy mają rozsądną pozycję finansową, którzy mają w swoich finansach, w swojej głowie spokój i nie mają bólu. Przerażające jest to, że my nadal mamy sytuację, w której nic się nie zmieniło praktycznie w życiu Polaków z tego najniższego sektora, że to rozwarstwienie, które było paskudne za czasów Balcerowicza, zmniejszyło się, to znaczy inaczej, wszyscy wyciągnęliśmy się trochę w górę, dzięki właśnie polskim prywatnym firmom, dzięki polskiemu biznesowi, plus oczywiście korporacjom, nie korporacjom, które korzystają z tego rynku, ale my znowu przez ostatnie 3, 4 lata, 4-5 lat jesteśmy wpychani w to samo miejsce. Dzisiaj rachunki do opłaty za mieszkanie są dla wielu ludzi podstawowym problemem, jeśli chodzi o przetrwanie miesiąca. My nie mówimy o wakacjach, my nie mówimy o edukacji dzieci, my nie mówimy o hobby, my nie mówimy o teatrze, kinie, o tym, żeby choćby pójść na, do, na dobry obiad, Dwa razy w miesiącu z rodziną, czteroosobową czy trzyosobową rodziną. My mówimy o sytuacji, w której ludzie po 30 latach zapieprzania wrócili w miejsce, w których nie stać ich na utrzymanie domu, nie stać ich na rachunki. To jest paskudny trend. Tak, znaczy, no, żeby mnie pan ponownie o naiwność nie posądził, więc o oczywistościach nie będę mówił, ale jaki jest cel na końcu? No bo wiadomo, że pieniądze, które płacimy za rachunki, ja ostatnio mam teraz rachunek 550 zł za prąd, a mm -hmm. mieszkam sam w tym miesiącu, jeżeli płacimy wyższe rachunki, to wiadomo, że to nie są koszty wyprodukowania prądu, tylko ktoś na tym zarabia, więc ktoś te pieniądze przejmuje. Więc co jest na końcu tej drogi, panie Radko? Powiem tak, patrząc no, na. Ja nie mam jeszcze danych z Polski. Takie dane miałem dwa lata temu, kiedy mieliśmy sytuację, w której lit paliwan na stacji Orlenu kosztował prawie 8 zł, a Orlen nam ogłaszał rekordowe wyniki, bo to było w roku wyborczym, ta kasa była potrzebna, żeby pomóc co po niektórym. Tu trzeba dwa razy mignąć okiem. Natomiast mamy takie dane z Wysp Brytyjskich, bo ten problem związany z tym, że rosną nam kosmicznie koszty życia, koszty utrzymania naszych zwykłych mieszkań, zwykłych domów, zwykłych samochodów. Ten problem jest jakby w tej chwili rzeczywistością całego zachodniego świata. Po raz kolejny, w ciągu ostatnich dosłownie czterech lat, mamy sytuację, gdybyśmy byli naiwni, kompletnie zadziwiającą, jak to jest możliwe, że kraje, które nie potrafią się dogadać w żadnym temacie, absofakin lutny, w żadnym temacie co do jednego słupka granicznego, co, je, co do jednego drzewa z, z ściętego, czy do jednego liścia, który spadł na niewłaściwą granicę, w temacie zdrowia i w temacie podnoszenia kosztów życia dla klasy średniej, dla ludzi, którzy muszą się utrzymać z pensji podstawowych, w tym temacie są dogadane wszystkie. W kwestiach zdrowotnych mieliśmy prawie 180 krajów, które robiły dokładnie to samo, jak życie pokazało większość błędnie, albo w większość w sposób, który nie dawał rezultatu, który nam ogłaszano. To samo dzisiaj dotyczy sytuacji związanej z naszymi kosztami życia. Angielska, nie pamiętam nazwy tej firmy, ale angielski, taki największy operator energetyczny. Dał jasną informację, że musi po raz kolejny zwiększyć koszty energii dla ludzi, zarówno gazu, jak i prądu. Tam się dużo grzeje prądem. Jednocześnie w tym samym niemalże dniu publikując rekordowe wyniki ponad 700 milionów funtów zysku. W tej chwili zapowiedzieli następne podwyżki, bodajże od 1 listopada. Tutaj rząd się absolutnie podłożył, bo nie dołoży emerytom. Iluś tam funtów rocznie, na, czy tam iluś tam funtów na sezon grzewczy za to, żeby sobie złagodzili swoje koszty rachunków za energię elektryczną, a w tym samym czasie z tego samego koncernu elektrycznego wychodzi kom komunikat do inwestorów, że spodziewają się rekordowych zysków również w przyszłych dwóch kwartałach. Więc mamy zagrywkę, która jest celowa, i tu nie ma lipy. Tu nie ma miejsca na dyskusję, czy coś działa, nie działa, czy to jest przypadkiem, nie przypadkiem. Cena baryłki ropy leży na ziemi, zapasy ropy w większości krajów, krajów świata są ogromne. Mamy w tym momencie możliwości naprawdę niemałe, jeśli chodzi o znalezienie sensownego, powiedzmy, poziomu cen, kosztów takiej energii. Natomiast to, co się dzieje, jest to ewidentnie zagranie celowe, to jest zagranie, na którym się najadają. Ci tam na górze, ten 1%, albo nawet ułamek tego 1%. Pan powiedział w którymś z programów, oglądałem niedawno o Australii, o tym, że likwiduje się papierowe akty własności. Chyba to pan, tak. mówi, zdaje się. Tak, 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 tak. I ja się zastanawiam, czy to jest, no to o tym się mówi oczywiście, czy to jest w dłuższej perspektywie czasu zamach po prostu na naszą własność prywatną. Chodzi o to, żeby ludzie na tyle zubożeli, żeby łatwo było ich po prostu przejąć i kupić sobie. Nimi zarządzać później. Pan, co? Ten akurat ruch Australijczyków czytam troszkę inaczej, bo to mamy jakby znowu dwie sprawy. To, o czym Pan mówi, czyli wyciśnięcie nas, ludzi z tej powiedzmy, klasy średniej, klasy średniej niższej, ludzi, którzy mają czy mieli do niedawna całkiem przyzwoity standard życia po prostu na dobrych, na dobrze płatnych etatach, na dobrze płatnych posadach, nas wyciśnie się z, naszego, z naszej własności, z naszego majątku przez podnoszenie kosztów. I tu będą proste sprawy, niech Pan spojrzy choćby na kwestię utrzymania samochodu od stref czystego transportu, która na razie jest tylko w Warszawie, ale tak, Kraków tupa, tupie nogami bardzo, bardzo by chciał. Wrocław, Wrocławiu by się nie udało po trochu między roboty, robocie mojej takich ludzi jak Choćby wrocławskie Stowarzyszenie Wir, Masz Głos, gdzie robiliśmy najróżniejsze akcje i w internecie, i w żywym, i w prawdziwym świecie, żeby się spotkać z mieszkańcami i powiedzieć, jak, jak zagrożenie jest. Mamy następne miasta na liście. Rosną koszty paliw, rosną koszty ubezpieczalni, zaczynają się pojawiać chore, kompletnie odrealnione pomysły, że auto, które mamy na przykład zaliczone jako tak zwaną szkodę całkowitą, czyli naprawa jest droższa niż wartość rynkowa, więc. Teoretycznie taki samochód ubezpieczalni nie opłaca się naprawiać, żeby taki samochód z automatu nie był dopuszczany do ruchu. To są wszystko pomysły, które sprawią, że nie będzie nas stać na rzeczy, które uznawaliśmy do tej pory jako rzeczy normalne. Na podróżowanie lotnicze, na podróżowanie samochodem, na milion rzeczy, które wydawały nam się częścią tej wolności, którą żeśmy sobie wywalczyli albo którą dla nas wywalczyli nasi rodzice i ludzie, którzy byli równo z nimi. Natomiast tu to o czym pan mówi, a raczej, to o czym właściwie bardziej ja mówiłem, to jest kwestia tego, że te 0,1% czy jakkolwiek to nazwiemy, oni po prostu kupili sobie, mówiąc brutalnie, polityków, kupili sobie media, kupili sobie cały system sądowniczy, system prokuratorski, policyjny, nawet jeżeli nie bezpośrednio, tak jak powiedzmy włoska czy irlandzka mafia w, w Stanach to po prostu przez to, że mają polityków, że mają media, że mogą zgasić każdego, mogą wskazać palcem każdego jako niewłaściwą osobę, to mogą zrobić wszystko. I tu mamy sytuację kompletnie, kompletnie nie, jakby to powiedzieć, no, nienormalną, ale łatwą do zrozumienia. Po prostu jest ogromny skok. Myślę, że wracamy do feudalizmu. Ci ludzie, którzy rządzą światem od ponad 300 lat, do, kończą właśnie projekt, który zaczęli gdzieś jeszcze w okresie wojen napoleońskich, czy później w roku 1913, jak na wyspie Jekyll. Był podpisywany akt założycielski rezerwy federalnej, kiedy tworzono nam ten pieniądz fiducjarny, niepoparty żadnym majątkiem, żadnym, żadnym kapitałem. Rok 73, chwilowe zdjęcie rezerwy złota w Stanach Zjednoczonych z, wa, z waluty, która była wtedy rezerw walutą rezerwową całego świata i tak dalej, i tak dalej. Ta historia jest długa. Jak ktoś to chciałby to, to wejść, to polecam e, całą serię walki o, wojny o pieniądz. Polecam parę książek, właśnie potwór z Jackie i innych. Natomiast ja nie ukrywam, mam w tej chwili wrażenie, że ten system jest domykany, że zabiera nam się kryzysami, podwyżkami, ruchami innymi, zabiera nam się to wszystko, co udało nam się zbudować. Ale aby zostać nadzy, biedni i uzależnieni. Wydawał, wypadałoby w tym momencie zadać pytanie, czy uda im się to domknąć, Pana zdaniem? E... No i tu jest pytanie, komu wierzymy. No tak. No. Bo mamy sporo ludzi, którzy są napełnieni takim dla mnie trochę naiwnym optymizmem. To są ludzie, którzy czekają, aż przyjedzie jakiś jeździec na białym koniu. Że to będzie, nie wiem, żeby uwolnić ich od tego wrednego pisu, który był wredny, nie czarujmy się, przyjedzie jeździec na białym koniu i ich wyzwoli. Pewnie liczyli bardziej na jakiegoś Brauna czy Mencena a tymczasem jeźdźcem okazał się Donald, który jest gorszy niż tamci, ewidentnie gorszy, bo niczego nie musi udawać, on nie ma naturalnego wroga, on nie musi się martwić Brukselą, on nie musi się martwić Berlinem, nie musi martwić się Komisją Wenecką, Suet czymkolwiek innym, co PiSowi chociaż troszkę wiązało ręce, chociaż troszkę nie pozwalało zaszaleć. Ludzie czekają na tego zbawcę, na tego jeźdźce na białym koniu, a ten jeździec nigdy nie się nie pojawi, dopóki oni sami nie zaczną działać. Ja to tak powtarzam do znudzenia od, od lat, że jeśli oczekujecie, że ktoś dla was stworzy takiego jeźdźca na Białym koniu, to będzie to jeździec stworzony, zaprogramowany, opłacony i skierowany na działanie dla tych, którzy go stworzyli, a nie dla was. A jak popatrzymy sobie na dane i popatrzymy na przykład na zainteresowanie Polaków, czy w ogóle szerzej ludzi w Europie czy w tych krajach Zachodu, choćby wyborami samorządowymi, gdzie mamy wpływ na cokolwiek, to one znikłe. My się podniecamy festiwalem emocjonalnym robionym przez wielkie media, żeby zagłosować na ludzi w Sejmie, w Senacie czy na Prezydenta. Te najbliższe nas wybory, wybory, które sprawiają, czy nasza droga będzie zwężona i będą na niej stały donice z kwiatami, czy będą tam miejsca do parkowania naszych samochodów, czy będzie wolno tam nimi wjechać, te najważniejsze wybory mamy w dupie za przeproszenie. I jak ja słyszę dzisiaj delikatne zapowiedzi ludzi, którzy zajmują się no taką powiedzmy organizacją polityczną, tej ogromnej już w tej chwili diaspory ukraińskiej w Polsce, że oni szykują się na wybory samorządowe, bo przecież to samorządy rozdają miejsca w przedszkolach, mieszkania socjalne, dodatki najróżniejsze z puli samorządowej, z puli właśnie tego poziomu, dajmy na to województwa, powiatu czy gminy. Ci ludzie, którzy to robią przez właśnie przez tą całą grupę wyborców ukraińskich, którzy mają już dzisiaj PESEL, mogą przecież spokojnie do tego wyścigu się włączyć, to jest fantastyczna aktywność, to jest fantastyczna inicjatywa. Przykro tylko, że Polacy tego nie robią, a polska klasa polityczna, mam wrażenie, liczy na to, że tych wszystkich Ukraińców kupi jakimś super, super dealem, coś im rzuci, coś im da, coś im obieca i zgarnie ten elektorat pod swoje skrzydła, do swoich partii, tych właśnie Magdalenkowych. Myślę, że przy tych wyborach mogą się bardzo, bardzo, bardzo poważnie zdziwić. Czyli co, znowu Robert Gwiazdowski, który powtarza często, że ludzie zachowują się rozsądnie dopiero wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia, prawda? Mm. <laughs> Musimy czekać na klęskę, na całkowity upadek, taki jak w 1989 roku, żebyśmy mogli znowu się odbić od dna? Czy, czy to... co? Pytanie, czy my się odbijemy? <laughs> Bo nie zapominajmy o jednej rzeczy. Wtedy zewnętrznym siłom zależało na tym, żeby nam się udało. Mm -hmm. Bo tylko jakby. Przeniesienie Polaków, tej, tej masy ogromnej, 30 trzydziestoparomilionowej, do nowego świata, danie im trochę więcej, jeśli nie produktu, jedzenia, standardu życia, to przynajmniej nadziei na to, że mogą sobie zapracować, ukraść, wykombinować, zrobić cokolwiek innego, to zapewniało spokój. Ja nie wiem, szczerze, dzisiaj patrzę dookoła siebie, praktycznie na cały świat. Trochę świata zwiedziłem, od dalekiej Azji, typu Japonia, po Amerykę, typu Kanada, po parę krajów afrykańskich, i Bóg mi świadkiem, ja nie widzę dzisiaj y, rozsądnych trendów dookoła, bo okej, okay, wczoraj nagrywałem program z Sebastianem Pitoniem, dzisiaj też mamy umówione takie nagranie, y, tam za parę godzin, i będziemy rozmawiali na ten temat. Sebastian jest bardzo zafascynowany tym, jaką rolę dzisiaj w, w tym układzie, który mamy w tej chwili na stole jaką rolę pełnią Chiny. Właśnie tą ekspansją chińską do Ameryki Południowej, do Afryki przede wszystkim gdzie Chińczyk przychodzi nie z bazami militarnymi, tak jak Amerykanin, tylko buduje cukrownię i do tej cukrowni robi drogę i tory kolejowe. A żeby ten cukier sobie wywozić, to buduje port, do tego portu też robi drogę i też robi tory kolejowe. Tory są głównie towarowe, ale czasami pojawia się pociąg pasażerski i tak dalej, i tak dalej. I ten Pax Sinica, tak, czyli ten, ten pokój robiony po chińsku jest zupełnie inny, ma zupełnie inny wydźwięk niż ten, ten pokój stawiany przez Anglosasów, czy to Brytyjczyków, czy Amerykanów. Gdzie była prosta eksplo eksploatacja kolonialna, gdzie wszystko służyło do tego, żeby nie podnosić standardu życia w tym, nie wiem, Kenii, Kongu, RPA, czy gdziekolwiek indziej, tylko wycisnąć to wszystko jak cytrynkę do spodu, zabrać do siebie, skonsumować na miejscu. To jest moim zdaniem tylko pierwszy etap. Chińczycy mają swoje cele. Oczywiście zbudowanie tego Belt and Road Initiative, tego pasa dróg, pasażerów kolejowych, szlaków żeglownych, portów, instytucji czy samych takich inwestycji gospodarczych w tych miejscach na świecie, gdzie się wpychają, to jest ich celem, ale moim zdaniem to jest tylko cel pierwszy. Bo w momencie, kiedy trzymamy pancerną rękawicą za z rząd danego kraju, kiedy ten rząd jest uzależniony od chińskich pożyczek, od chińskich kredytów, od chińskiego juana jako waluty rozliczeniowej na przykład większości swojego eksportu, kiedy rynek lokalny nie jest rozwinięty, kiedy ten rząd nie ma drugiej nogi, którą miała Polska przed lata, właśnie, że do Polacy masę towarów kupowali wytworzonych w Polsce, to tam bardzo łatwo jest zmienić charakter takiej, takiej relacji. Z relacji. Sympatyczno-handlowej, że lubimy Was, fajnie nam się handluje, zbudujemy Wam coś, będziemy z tego obydwie, obydwie strony będą z tego korzystać, na relację, która jest No Jak się nie zgodzicie na wycięcie następnego kawałka puszczy, zasyfienie następnego jeziora, czy y, usystematyzowanie, ułożenie tamy, na przykład w poprzek rzeki, która do tej pory jest Waszym skarbem narodowym. No to nie będzie kredytów, to nie będzie tego, nie będzie śmego. Zabierzemy choćby inżynierów, którzy zarządzają dzisiaj infrastrukturą krytyczną waszego państwa, energią, wodą, ściekami, ruchem lotniczym, czy milionem innych rzeczy od komórek, zaczynając po jakieś sprawy właśnie bankowo-finansowe, kończąc. Ja nie jestem wielkim optymistą. Wielką nadzieję widzę w BRICS-ie, ale BRICS-ie jako bloku. Natomiast ten blok, żeby miał sens, no musi być blokiem w miarę zrównoważonym. Cieszy mnie, że w tym bloku nadal są Indie, Cieszy mnie, że w tym roku paradoksalnie jest Rosja, która ma też, jakby na Rosję to dobrze pływa z punktu widzenia nasz sąsiada, bardzo bliskiego. To może być wielka nadzieja dla Ameryki Południowej, to może być wielka nadzieja nawet dla nas, dla środkowej Europy, bo przecież tak naprawdę, tak samo jak Węgrze, my powinniśmy w tej chwili w tej kolejce do wejścia do Briksu stać i próbować, tak jak Erdogan, tak jak właśnie Orban grać na wielu fortepianach. Rozmawiać z Brukselą, rozmawiać z Berlinem, z Waszyngtonem, z Tel Awiwem, czy gdziekolwiek polscy politycy jeżdżą, bo wiemy, że ta lista jest. Niewiele dłuższa niż to, co wymieniłem, ale rozmawiać też z Ankarą, rozmawiać z, z ludźmi, którzy siedzą w, na przykład w Szwecji i zarządzają niemałym rynkiem, który dla nas, dla Polaków, mógłby być fantastycznym rynkiem zbytu, jeśli Niemcy mają zadyszkę. U nas nie rozmawia się w ogóle o osi północ-południe. Nie rozmawiamy z Czechami, ze Słowacy nas traktują nieźle, ale nie ma żadnej zażyłości. Węgrzy stali się no, niemalże wrodzy dla polskiego rządu, mimo tego, że Polacy z nimi świetnie żyją. Nie myślimy o Rumunii, nie myślimy o Bułgarii jako o krajach, które mogłyby spokojnie być dla naszych firm, może nie zapleczem produkcyjnym, ale alternatywą produkcyjną na Europę, bo one wszystkie są już dzisiaj w tym worku europejskim. I to jest coś, co mnie przeraża, ale to tak naprawdę trzeba by wrócić do Waszej rozmowy z Otoką, kiedy wprost postawi, postawiliście sprawę. My nie mamy polskiego rządu, mamy rząd, który zarządza Polską, zarządza Polakami, ale nie działa w interesie Polaków nie działa w interesie Polski. Taką, tylko dygresję, bo kiedyś też oglądałem odcinek chyba właśnie z Rafałem Otoką, rozmawialiście o Black roku o mm -hmm. tych wielkich funduszach i, no i to wygląda słabo. I nawet wtedy komentarz napisałem, że pan nie zostawia nadziei żadnej, to coś mi pan tam nawet odpisał wtedy. pamiętam <grywa> I wielu ekonomistów twierdzi, że jak jakaś firma, konsorcjum, nie wiem, korporacja jest zbyt duża, to ona się zapada pod własnym ciężarem. Ja się, nie, ja się zastanawiam, czy to do tego nie dojdzie w końcu. Końcu, że te wielkie, wielkie międzynarodowe korporacje, firmy, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, kto rządzi do końca, gdzie, gdzie rządzą menadżerowie, to jest ta sprawa tych opcji, tam prawda, które Rwał które, Zienkiewicz często to powtarza, one powodują, że te firmy mają coraz większe problemy. No, czy to w końcu nie dojdzie do jakiejś implozji tych wielkich instytucji finansowych? One się wydają w tym momencie nie do ruszenia, ale przecież kiedyś był tam w XIX wieku ten wielki. A no, kompania wschodnioindyjska. Kompania, kompania tak, wschodnioindyjska tak. wyleciała mi z głowy, tak. Mhm. I potem nie pamięta. Jak pan myśli, czy to taki scenariusz jest możliwy? Znaczy, powiem panu no tak. Kompania wschodnioindyjska jest przykładem chyba. Dość adekwatnym. Myślę, że dużo, dużo lepszym, albo trochę lepszym byłaby nawet hanza, bo to są przykłady tego, co jak ja dzisiaj nazywam państwo niemieckie. To jest oczywiście ukradzione od pani dr Magdy Zientek-Wielomskiej. Magda zawsze się śmieje, że tak jak wiele krajów ma swój przemysł, tak akurat tutaj przemysł ma swój kraj, czyli Niemcy, w Niemczech to przemysł to wielkie rody finansowe to wielkie rody przemysłowe, które od wieków trzymają tą całą, tą całą gospodarkę za twarz. Czy to oni rządzą politykami i tak dalej. Natomiast jak popatrzymy na Hanze, jak popatrzymy właśnie na kompanię wschodnią indyjską, czy wiele innych tego typu korporacji ogromnych, ja sam pracowałem dla 300-letniej korporacji Inchcape, która może mniej znana jest, no bo nie miała aż takiej skali, ale to jest 300 lat w biznesie i oni handlowali wszystkim, wszystkim, absolutnie wszystkim od góry do dołu. Od złota zaczynając po rzeczy, które nie opłacało się wozić statkami, bo były zbyt tanie, a mimo wszystko je wozili, bo mieli niewolników więźniów do obsługi tych statków, więc koszty stałe nie istniały. E, więc powiem tak, te wszystkie wielkie firmy bardzo często miały taką samą pozycję, jaką dzisiaj ma BlackRock, albo nawet mocniejsze. Bo mieliśmy jeszcze system dynastyczny w e, zarządzaniu, powiedzmy, państwami. Mieliśmy system feudalny, w którym no, państwo było własnością człowieka, który miał szczęście w tej loterii genetycznej i urodził się królem. E, I co? Zmieniło się. Zmieniło się, bo inni też się o to szarpali. Nie zapominajmy, to, że my się między sobą kłócimy sami z siebie, tam na tym dole właśnie między tymi ludźmi, którzy raczej PiS, raczej PO, raczej ci, raczej tamci, raczej samci, za przeproszeniem, to, że my się kłócimy tu na dole nie oznacza, że ci na górze się nie kłócą. Jest ogromna konkurencja, jak to mówi redaktor Michalkiewicz, między naszymi sukinsynami, czyli sukinsynami, którzy pracują dla dzisiejszego rządu i tymi obcymi sukinsynami, tymi, którzy pracują dla naszych konkurentów. No, mamy prosty przykład w grudniu Gregorz Brown wchodzi na mównicę sejmową i rzuca oskarżenia o agenturalność wobec dwóch premierów, poprzedniego i aktualnego. Chwilę wcześniej, czy chwilę później nawet, nie pamiętam już teraz kolejności, bo to wszystko wokół gaśnicy się działo, więc się pozamywały te wszystkie rzeczy. W tym samym mniej więcej czasie, w takim razie powiedzmy z bezpieczeństwa procesowego to samo robi Kaczyński, człowiek, który był specministrem, superministrem od bezpieczeństwa, który mógł sobie robić co chciał, Dlaczego ten człowiek, ten król Roli Boża czy król z Żoliborza, Boża nie sięgnął łapami po kogoś, o kim wie, że ma przeszłość agenturalną? Odpowiedź jest brutalnie prosta, bo my nie jesteśmy dzisiaj podmiotem. Polska jako taka jest przedmiotem gry politycznej większych i ja nie ukrywam, nie widzę wyjścia z tej sytuacji innego niż powtórka z rozrywki, czyli zrobienie przez nas, zwykłych ludzi. Tej samej roboty, która była robiona za czasów Witosa, Poderewskiego, za czasu Dmowskiego, za czasów tych wszystkich odważnych ludzi, którzy nie mając państwa, którzy mając naród rozbity między trzy zabory, między trzy kraje, między dwa różne języki, dwa różne alfabety, dwa różne, dwie różne szerokości torów kolejowych nawet. Tam nic ze sobą nie grało. Rzuciłem takie hasło ostatnio, że chyba tylko rury do siebie nawzajem pasowały hydrauliczne, no ale to nie te czasy, żeby to miało znaczenie. Mimo tego, że było to wszystko rozdrobnione, że było to wszystko rozw rozwalone, kompletnie rozciągnięte, jak guma w gaciach za przeproszeniem w każdą stronę, ci ludzie wykonywali swoją pracę. Tak, oczywiście. Jak... Uh -huh. to, 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 to dokończę myśl. Tak. Tylko... I jak dzisiaj szukamy inspiracji, to nie piłsudski dla mnie. To nie no. rytm śmigły, czy ludzie, już abstrahując od tego, jak bardzo oni są moim zdaniem skompromitowani i jak bardzo są nadmuchani w Polsce, jeśli chodzi o, o, o ten status mityczny, nazwijmy to. Popatrzmy lepiej, naprawdę, tak po, po protestancku, po, w sposób nietypowy dla nas, gdzie my zawsze szukamy tego mężczyzny na koniu. Jak to się kiedyś mówi, Dmoszkiemu nie da się postawić kon, podnika konnego, ale poszukajmy tych ludzi, o których się nie mówi. Poszukajmy Łukasiewicza, poszukajmy Cegielskiego, poszukajmy całych dziesiątków polskich wynalazców, kupców, ludzi, którzy robili odkrycia geograficzne, którzy pływali po całym świecie, którzy budowali to coś, nie mając państwa. To później w dobrym układzie międzynarodowym pozwoliło Paderewskiemu człowiekowi towarzystwa, przyjechać między swoich, między tą High Society w Wersalu, i powiedzieć, jeśli chcecie mieć spokój między Moskwą i Berlinem, ja mam dla Was rozwiązanie. Ale zanim stało nie parunastu posłów, tylko kilka tysięcy ludzi, którzy byli w stanie objąć urząd pocztowy, szpital, komendę policji, postawić firmę, nadzorować ruch kolejowy, taki smaki owaki, wodociągi i inne rzeczy. To jest potrzebne. No właśnie, bo pan bardzo ważny wątek poruszył, bo ludzie się często nie zastanawiają, zbliża się 11 listopada, Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości, i ludzie nie zastanawiają się, jakim cudem nagle udało się tą niepodległość w 18 roku uzyskać, że do tego potrzebna była taka twórcza praca u podstaw tak. przez całe pokolenia wcześniejsze, ludzi, którzy może nie ginęli w powstaniach, ale wykonywali tą najtrudniejszą, najcięższą robotę, która chwały nie daje, ale jest bardzo Skuteczna prawda, w swoim działaniu. Co, ja nie umniejszam obydwu, bo nie czarujmy się. Zrywy powstańcze, mimo tego, że były szalone, że były nieprzygotowane, że były zrobione w sposób, no, można nawet powiedzieć, tak na zimno, analitycznie szkodliwy dla tej tak zwanej tkanki społeczeństwa czy tkanki narodu, bez nich nie byłoby mitu, bez nich nie byłoby tego właśnie zrozumienia, że nie jesteśmy Niemcem czy Austriakiem z obco nazwiskiem, które gdzieś tam się w ciągu pokoleń uznamy za normalne. Tylko, że jednak jest tam myśl o Polsce, o kraju, o narodzie, że jest ta wspólna kultura, jest wspólna historia, jest język, jest jakaś tradycja i tak dalej. Nie umieszam jednych i drugich. Oczywiście można by zrobić wiele rzeczy lepiej, no ale, ale ja zawsze wychodzę z założenia. No jeśli mamy dwa wyjścia, iść na barykadę albo iść, zakładać sklep, ja jestem zdecydowanie z tych, którzy wolą zakładać sklep. Wolę piec chleb i karmić nim Polaków, niż prowadzić Polaków do boju. Za sobą, czy przed sobą, nie ma znaczenia, czy krzyczymy za mną, czy krzyczymy naprzód. Tak naprawdę rezultat jest zupełnie inny. Rozpieprza się łatwo, blokuje się łatwo, robi się rewolucję łatwo, wystarczy mieć pieniądze i trochę, i trochę fanatyków, buduje się cholernie trudno. I to jest wielki sukces, który osiągnęliśmy. Myślę, że ostatnie 30 lat, mimo tego, jak zostaliśmy okradzeni bezdyskusyjnie przez wielkie korporacje, przez kraje zewnętrzne, z tym, że nie mamy dzisiaj polskiego handlu detalicznego, bo mają albo Portugalczycy, Niemcy, Francuzi, ktokolwiek, ale nie my. Przez to, że mamy ogromny problem z własnym przemysłem, my mamy cały czas, no i jestem tego najlepszym dowodem. Ja prawie 40, prawie 30 lat, przepraszam, zajmuję się głównie polskimi firmami. Jest ich po tej chwili przerobionych przeze mnie ponad 140. Większość z nich to są firmy polskie, które powstały kiedyś gdzieś przy okazji. Parę z nich, tak jak na przykład, nie wiem, jeden z moich klientów z Leszna, faktycznie ojciec i dziadek prowadzili biznes od lat 60., po prostu pracowali jako ta prywatna inicjatywa. Wtedy uciskana, gnębiona domiarami, tym, tam, tym. Siantym. Natomiast ogromna większość tych ludzi była w stanie w ciągu dosłownie dwóch, trzech, czterech lat tego okienka transferowego, tego okienka umożliwiającego przejście od bycia nikim do bycia właścicielem jakiegoś hurtowni, jakiegoś sklepu, jakiegoś warsztatu jeżdżącego czy stacjonarnego, oni byli w stanie w ciągu paru lat dojść do pozycji, która pozwoliła budować Polskę. No ja myślę, że wielkim nieszczęściem, jeszcze zanim przejdę do ostatniego wątku, jaki chciałem z Panem poruszyć, to myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, czym jest suwerenność, kiedy mówimy o suwerenności i w moim ugrupowaniu i w wielu tych narodowych środowiskach, że w czasie zaborów Polska nie mogła się rozwijać w taki sposób, jak rozwijały się państwa, które były zaborcami na przykład w czasie rewolucji przemysłowej, kiedy powstały wielkie firmy, które dzisiaj funkcjonują, które... Napędzają gospodarkę. Myśmy nie mogli ich budować jako Polacy, jako państwo polskie, bo państwa nie było, prawda? I, hmm. i to my do dzisiaj za to płacimy. No, takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi. Znaczy, my powinniśmy mieć świadomość, czego nam się nie mówi, bo jest to niewygodne dla właśnie ludzi z układów politycznych, którzy są podpięci pod tamte stolice. My byliśmy kolonią i jesteśmy nią nadal. Ja wręcz ostatnio, nie wiem, czy pan kojarzy fajnego faceta na YouTubie, Robert Fryczkowski, Frycz-Trener. Z Robertem mieliśmy ostatnio gdzieś tam dłuższą rozmowę, no bo właśnie gdzieś rzuciłem hasło w naszej luźnej rozmowie o jakiejś tam powiedzmy polityce, podejściu do świata czyli tego, co widzimy dookoła siebie. Mówię, słuchaj, bo my jesteśmy kolonią, a Robert mówi, nie, nie, mój drogi, kolonią to my przestaliśmy być jakieś 8-10 lat temu, patrząc na kilka ostatnich zestawów rządów, bo nie wchodzę, nie, nie interesuje mnie, kto był premierem, chodzi mi bardziej o nastawienie tych ludzi, którzy z poziomu KPRM rządzili krajem, no I przez ostatnie kilka kadencji, kilku różnych rządów, kilku różnych ugrupowań, we zdaniem Roberta, to postrzeganie Polski przez polityków się zmieniło. Oni nie traktują tego jako kolonię, jako miejsce, gdzie oni mogą stanowić tą ekstraklasę, tą grupę ludzi, którzy w tym kraju jak sobie nakombinują, nakradną, naorganizują, to będą siedzieli na kupie złota, będą mieli pałac, tak jak indyjscy maharadżowie, którzy z narodu, który uciskają, z narodu, który cały czas gnębią, będą żyli na świetnym poziomie. To się wszystko odwróciło. Robert mówi, że my dzisiaj jesteśmy już niestety tylko terytorium grabieżczym, bo ludzie, którzy nas w tej chwili grabią, nie widzą swojej przyszłości w Polsce. Ludzie, którzy grabią nas w tej chwili i żebyśmy mieli jasność, to dotyczy zarówno ekipy e, Morawieckiego, Sasina, którzy chwilę temu między nami, nami rządzili i dzisiejszej oczywiście, to, to co do tego bez dozdań, i jedni i drudzy od kilkunastu lat albo od powiedzmy dziesięciu lat koniec swojej kariery widzą tam. W Brukseli, Ale... w NATO i wszędzie indziej. Zobaczmy, co robi prezydent Duda. Ten no facet tak. ma w dupie Polskę od lat. Ale to jest parada, Radku, bo Niemcy przyjeżdżając do Polski mówią, że wiedzą, kiedy do Polski wjeżdżają, bo tu są lepsze drogi, działa internet i my cywilizacyjnie stoimy wyżej tak. od nich. Więc to jest jakaś sprzeczność trochę. No nie jest sprzeczność, bo właśnie to jest ten, ten moment, mi jest ciężko złapać ten moment przewału. jakby Przewały, złe słowo. Przewały idą cały czas. To jest moment zmiany kierunku. My mieliśmy rządy, które nas gnębiły, okradały, nawet ten parszywy czas, kiedy mieliśmy Euro 2012, kiedy Tusk utopił setki czy tysiące polskich firm na inwestycjach, kiedy nie zapłacił Chińczykom, kiedy zrobił masę rzeczy, za które nigdy nie powinien więcej być w polityce polskiej widoczny, a tymczasem PiS zrobił z niego ojca narodu, który dzisiaj nami pogania. Nawet w tamtych czasach, mimo wszystko, tym ludziom, którzy zarządzali krajem, zarządzali narodem, opłacało się kraść budując. W tej chwili oni nie chcą budować. No I to, tak. nie jest tylko problem, to nie jest tylko problem układu Tuskowego, nazwijmy to, bo ja to widziałem również u Mrawieckiego. Ja hmm. widziałem moment, w którym nie robi się strefy gospodarczej pod fabryki, bo lepsze pieniądze albo łatwiej jest uciekać z czymś, co dostanę za zrobienie strefy gospodarczej pod wielki bank, który będzie miał strefę gospodarczą na jednym piętrze wieżowca we Wrocławiu. No właśnie, bo pan poruszył też, bo to, być może jeszcze uda nam się kiedyś na inną rozmowę mówić, bo już nie chcę wchodzić w Polski Ład i tak dalej, bo to będzie za długo pewnie, ale. Jeszcze chciałem, yy, masa wątków po prostu, nie? Co, co temat to, to kilka wątków. To się rozwija. To, to się rozwija, ale chciałem na koniec Pana zapytać, bo słuchałem też Pana rozmowy, Pan wypowiada się, o, myślę o wyborach prezydenckich, o kandydatach. Pan dość krytycznie wypowiada się o że Męcenie, bardzo krytycznie o Arturzu, Arturze Bartoszewiczu. Mm -hmm. Ja co, jeśli chodzi o Artura Bartoszewicza, to ja się z Panem zgadzam, bo dla mnie też jest to bardzo dziwne, podejrzane, że ten człowiek tak wyrósł, eksplodował, że wszędzie się go zaprasza. To, to tylko jedną rzecz Panu dorzucę, bo jako człowiek, który z tego YouTube'a może nie żyje, bo nie da się, bo ja się śmieję, że z YouTube'a z całego miesiąca zostaje mniej niż dwie dniówki moje przy robocie codziennej. Natomiast ten YouTube dla mnie dzisiaj stał się częścią życia i stał się częścią mojego funkcjonowania. Musi pan mieć świadomość, że masę kanałów, do których Bartoszowicz jest zapraszany, to nie są kanały, które jakby zaprosiły go po to, żeby mu zrobić kampanię prezydencką. Są kanały, które mu wprost płacą za to, że przychodzi, żeby występować. Bo jego nazwisko, przez tą ogromną falę, która została uruchomiona, i to jest miejsce, w którym ja mam problem. To jego nazwisko stało się tym nazwiskiem, które źle. Ja znam sam ludzi, którzy go zaprosili, mówią wprost: stary, to jest najlepszy odcinek w historii naszego kanału. On nam zrobił tyle i tyle wyświetleń, zostało z nami tyle i tyle nowych fanów, subskrybentów i tak dalej. Więc to, że on tak nagle wypłynął wszędzie, w tej drugiej fazie, kiedy ta fala już sama się napędzała, jest dla mnie ok. Początek mnie niepokoił i zresztą mówię o tym od dawna. Mam poważny problem, a z drugiej strony strasznie się cieszę. Strasznie się cieszę, bo. Gdybym ja mówił takie rzeczy jak on, czyli takie, które mówię na co dzień, nigdy bym nie wylądował tam, gdzie wylądował on. Jego się wpuszcza w miejsca, w których takich foliarzy, ruskie onuce, płaskoziemców, antyszczepów jak ja nie wpuszcza się po prostu, bo to jest niedopuszczalne. On wchodzi i mówi rzeczy, które ja chciałbym krzyczeć na środku Marszałkowskiej. Fantastycznie, panie doktorze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Niezależnie od tego, kto za panem stoi, jakie pieniądze, czyli kapitał, szacun wielki zrobił pan fantastyczną robotę dla nas. Tak, tylko bo, bo ja uważam, że tu, bo pan chyba coś takiego powiedział, że ale nie jestem pewien, że tacy ludzie powstają po to, żeby odciągnąć wyborców od tych prawdziwych liderów powiedzmy, z prawej strony czy z wolnorynkowych, no tak to nazwijmy ogólnie. Czy uważa pan, że to jest ten właśnie mechanizm, tak, żeby rozwodnić tych ludzi, którzy jeszcze chcą głosować na środowiska, powiedzmy, no, narodowe, patriotyczne, wolnorynkowe? Powiem panu tak, rozmawiałem na ten temat dosłownie tydzień temu z Robertem Medlewskim, który siedzi w ruchu kontroli wyborów. On na to patrzy z dużo bliższej perspektywy niż ja. Tak? I on mówi wprost: słuchaj, chłopie, to co my już widzimy dzisiaj, będzie kilkunastu kandydatów przeznaczonych dla nas. Dla nas mówię szeroko: ludzi, którzy nie interesowali się polityką, którzy zajęci są biznesem, wychowaniem dzieci, ludzi no, tak zwanych normalnych, którzy chcieliby mieć normalną szkołę, normalne zarobki, normalne koszty życia. Ale również dla rozczarowanych wyborców Konfederacji. Wspomniał Pan Mencena. Sama osoba Mencena, jako kandydat z, z ramienia Konfederacji, jest tematem, który jest naprawdę do grubej dyskusji. Dlaczego nie ma tam Bryłki? Dlaczego nie ma tam Zajątkowskiej? Dlaczego nie ma tam innych ludzi, co do których po pierwsze nie mamy jakichś tam kompromitacji naprawdę słabych? No, występ pamiętny, z Ryśkiem Petru, moim kolegą ze szkoły z dawnych lat, to była katastrofa, jeśli chodzi o Mencena. Nie mówię o tych akcjach, jak go nagrali tam gdzieś tam podchmielonego. Sorry, no po wieczorze z piwem normalne jest, że człowiek jest podchmielony. Natomiast tamten występ dla mnie był katastrofą kompletną. Facet, który jest ogarnięty, który świetne materiały nagrywa, jadąc według swojego scenariusza. W zestawieniu z człowiekiem, który, co byśmy nie mówili, jest naprawdę inteligentny, bo to jest pierwsza liga, jeśli chodzi o, o szybkość myślenia. Poglądy, podejście, rola życiowa, podyskutujemy na inny, jakby na innym poziomie, ale to nie jest leszcz. No nagle się okazało, że z właśnie z takim przeciwnikiem ten facet kompletny bęcki dostał, tak? Mamy sytuację kompletnie z prawyborów, mamy sytuację jedynych na listach. No wokół konfederacji obrosło tyle, jakby narosło tyle tematów nierozwiązanych przez ludzi z tego ścisłego, ścisłego zarządu, że to po prostu bije w nich jako bardzo negatywnie. Wie pan, ale... ale ja się ja się pan, zastanawiam, przepraszam, może pan przymysła. spoko. Bo chodzi o to, że jak y, y, bardzo dużo krytyki na temat prawyborów się wylało i jest pytanie, na ile, na ile taka partia Konfederacja, której jestem zresztą członkiem, może hmm. się bronić przed pewną propagandą? Bo ja znam również osobiście pana Stanisława Żółtka, którego pan też tam dość mocno skrytykował. To znaczy, skrytykował, bo pan też powiedział, że on jakby w tym rozmydlaniu bierze udział. Tak to zrozumiałem, być może. Być może... Znaczy, tak, to odbieram, bo powiem okay. panu tak, znam ludzi fantastycznych z partii, z partii Polexit i uważam, że mają ogromną wartość. Natomiast właśnie przez te drobne ambicje i kino umówmy się, no pan żółtek może na poziomie Krakowa w stanie coś zaosiągnąć. Tu strzelajcie do mnie, jeśli chcecie, no problem. To są moje poglądy, nie boję się ich. Pod własnym nazwiskiem nie wygłaszam. Natomiast to jest to miejsce, w którym my na pewno przegramy. czyli rozszarpanie tego, tego bloku właśnie rozczar ludzi rozczarowanych PSL-em, rozczarowanych pis jest ich masa, masa. Dla tych ludzi fajnie było mieć alternatywy, ale nie 16 alternatyw. Ja wiem, tylko wie pan, bo mi, patrząc ze środka, mi bardzo trudno jest przyjąć krytykę na temat pra, prawyborów, bo mm -hmm. sam pan Stanisław Żółtek nam zarzucał, że my tam jakimś autokarami, tego mu nie zapomnę, chociaż nam go osobiście przywoziliśmy ludzi, a ja jako członek Nowej Nadziei nie oddałem głosu, bo mi mm -hmm. nie pozwolono, Ponieważ nie napisałem przy przelewie, że to jest darowizna, bo tam trzeba było 20 zł, tylko imię nazwisko w tytule przelewu. I to spowodowało, że mi członkowi nie pozwolono zagłosować. I ja byłem mhm. tam w środku, nakręcałem w Krakowie też film z tego, jest dostępny na moim kanale z tych trawyborów. I ja wiem, że to, co nam się zarzuca, tego nie było po prostu. Natomiast bardzo trudno jest się Bronić przed propagandą. Tak jak brałem udział w wyborach do parlamentu i wiem, z czym się mierzyłem na ulicy, rozdając ulotki. Jeżeli wielkie media, TVN, telewizja publiczna rzuci pewne kłamstwo, o czymś nam zarzuci, bardzo trudno jest, wie pan, się z tego ocząsnąć i bardzo mm -hmm. trudno jest się bronić. I bardzo dużo takich treści, które krążą po necie, są nieprawdziwe, ale one są. Ja chciałem rozmawiać, mówię, porozmawiajmy o podatkach, porozmawiamy o gospodarce. Nie, bo wy nienawidzicie kobiet. Koniec. Nie powiem Ale wie pan, co to, to temat kobiet, temat psów, sośnierza tak. i tak dalej. To absolutna racja. Robotę, którą wykonał Dobromir Sośnierz, pokazując te bebechy, ten, ten śmierdzący, cuchnący odwłok Unii Europejskiej, te głosowania, tak. tą szopkę, ten pieprzony teatr, to jest robota, której nie zrobił żaden polityk wcześniej. To jest, tak jest. absolutna zasługa jak mówię, może mieć wiele różnych, różnych rozbieżności, za to chłopa szanuje po gru. Tak, tak. To samo jest z Mencenem, za poprowadzenie tej partii w sposób genialny, jeśli chodzi o początki. Natomiast jeśli tak. mamy, powiedzmy, takie sytuacje, to korzystajmy do jasnej cholery z tego, że jest masa ludzi, którzy dobrze życzą Konfederacji. Ja sam zresztą mówię, przecież to, co robiłem przed wyborami samorządowymi czy parlamentarnymi, wlazłem na listę do jasnej cholery tylko po to, żeby być facetem, który uzupełnia parytety co ciekawe, przy parytetach wyborczych nie ma problemu. 157 płci wystarczą dwie, ale to temat znowu na osobną rozmowę i na osobny cyrk. Natomiast ja sam, swoją gębę, mimo tego, że od polityki staram się być daleko, bo nic nie wnoszę, wlazłem na listę po to, żeby mieć, dać możliwość startu ludziom, którzy chcą iść którzy chcą iść właśnie z kąfą, którzy chcą iść w ten sposób, bo myślę, że jest niestety w tym systemie potrzebna jakaś siła, która w ten system wlezie i, i będzie w nim powoli robiła miejsce. Będzie to okno Overtona przesuwała w prawo. Wy prawo w tą stronę, to zróbmy to pod prąd dla mnie. A nie tylko trzymała go tam, gdzie jest. PiS próbował je trzymać tam, gdzie jest. To nigdy nie działa, bo ci, ci z lewej strony ciągną to ze wszystkich sił. 24 godziny na dobę mają trzyzmianowy system, mają ludzi, którzy są opłacani z naszych pieniędzy, mają całe media i tak dalej, tak dalej. Ale ciężko znaleźć partię bardziej ciągnącą w lewo nasze państwo niż PiS, chyba mi się wydaje. PiS jest No To, to jest jeden z największych no, sukcesów. Tak, tak. Niech pan mi powie, panie Grzegorzu, skoro jest pan człowiekiem z Nowej Nadziei, jest pan człowiekiem konfy, nazwijmy to. To jest komunikat, który powinno znać każde dziecko w szkole, jeśli jego rodzice nie są zaczadzeni legendą PO i legendą PiS-u. Komunikat o tym, że PiS zniesie. Wszystkich, z Tuskiem włącznie, z lewicą, z kompletnie skrytyniałymi, zepsutymi do szpiku kości propagandą, tym, tym lewacką formowaniem ludzi w Ministerstwie Nauki, Ministerstwie Edukacji, byle tylko nie dopuścić kogoś, kto jest bardziej na prawo, dla was na prawo, niż oni sami, to powinno być komunikatem pierwszym. Jak tak. ja rozmawiam z ludźmi, albo skaczą mi do oczu widzowie czy komentatorzy, dlaczego pan powiedział, że PiS walczy najmocniej z prawą stroną. Oni nie rozumieją, że to jest partia do, do szpiku socjalistyczna, etatystyczna. Tak. To jest sanacja, to jest totalny syf, tylko ludziom tak. to trzeba wytłumaczyć. Pokazać, Narodowy socjalizm tak. w zasadzie. Tak. To jest. Tak, tak. Tak, tak, no czy znaczy, ja, ja to nazywam po imieniu, no jest to partia, tak. która, która jest bliżej do ducha niż do nawet Piłsudskiego czy innych ludzi, których tak sobie chętnie wy, wywieszają na froncie. To jest ta edukacja, której moim zdaniem nie robimy jako ten, powiedzmy środek czy prawa strona. Ja a staram się jest do cholery. Nie? Ja staram się o tym często mówię, Rafał Ziemkiewicz kiedyś powiedział, że gdyby nie wybuchła druga wojna światowa, to sanacja zmierzała w kierunku właśnie faszyzmu włoskiego i to tak, prawda, nie? Tak, się to, no tak to, wie wie pan, to nawet gospodarczo. Tak. wszystko w państwie i nic poza państwem. To jest dokładnie wszystko, co dotyczy polskiego ładu, którego nie chcemy ruszać, bo czasu za mało działań, w ogóle działań Wierchowki PiSu od zawsze. Ta centralizacja, no mamy choćby przykład najbliższy: Wody Polskie, które tak pięknie wywróciły się na pysk, które rozbiły sobie nos niestety kosztem życia, kosztem majątku wielu ludzi w Polsce. To jest organizacja, to jest instytucja stworzona w sposób nierynkowy, w sposób nielogiczny, niesensowny, dokładnie według faszystowskiego, dokładnie według włoskiego schematu że wszystko ma być w państwie, wszystko ma być centralizowane. mimo tego, że 70 lat doświadczeń z komunizmem, z socjalizmem pokazuje, że on nigdy nie ma prawa zadziałać, bo on tak, od podstaw nie do tego służy. Tak na koniec już, wie Pan, to jest też jedna z wielkich oszustw. Ja z Januszem Korwinem i na moim kanale o tym rozmawiałem, że... Mhm. Establishment Unii Europejskiej i w ogóle światowy zarzuca prawej stronie sceny politycznej w Polsce i wielu innych państwach to, że mają właśnie jakieś faszystowskie zapędy, a przecież faszyzm to byli socjaliści. No, co, to jest, to jest w, w tras... ogóle oszustwo, jest straszne. Oczywiście. To jest, przecież Unia Europejska ma, w swoim, właśnie o tym była rozmowa z panem Januszem. Y, Unia Europejska w bardzo wielu dziedzinach kontynuuje politykę Trzeciej Rzeszy, po prostu. I, I to jest, no złodziej krzyczył, łapać złodzieja, no takie wyświechtane powiedzenie, ale tu prawdziwe, prawda? Jest, że on... Natomiast niech pan spojrzy, ja tu sam jestem winny tego, jak my zostaliśmy pięknie okłamani w 2003-2004 roku, jak ta kampania promująca <laughs> tego, Schumana, tego moneta, tych. Jak, ojców. Ja głosowałem za, no wstydzę no się. Oczywiście. Ja nie, ja po prostu się nie wstydzę. Ja po prostu przeszedłem lekcję, za którą do dzisiaj płacę. Cieszę się, że mogłem przejeżdżać przez granicę, jak ona była tylko takim żółtym paskiem na, na drodze. Pierwszy raz to przeżyłem między Niemcami i Holandią Wachen i mówię, wow, to jest coś. Potem zobaczyłem to w Zgorzelcu, w Frankfurcie nad Odrą, w paru innych miejscach. Mówię, wow, to jest coś, ale jest to nasze, fajnie. Problem jest tylko taki, że doszliśmy do sytuacji, w której w tamtą stronę już się nie da, bo kontrolę. W drugą stronę wiozą nam inżynierów i lekarzy. Niemieckie radiowozy od lat jeżdżą po okolicach Zgorzelca i, i mamy w środku załogę z radarem, gdzie jeden jest Polakiem, drugi jest Niemcem. Polak gada, Niemiec strzela. I to nikomu, na nikim nie robi wrażenia. Ludzie twierdzą, że nic się nie zmieniło. Przerażające to jest. Tutaj myślę, że wchodzi Adam Wielomski ze, ze swoją jakby informacją, którą mi przyniósł. W którymś z badań psychologicznych wyszło, że ponad 80% ludzi po prostu nie myśli. Nie używa tej części kognitywnej mózgu, głębokich skojarzeń, głębokiej pamięci, nie potrafi sobie przypomnieć choćby tych pieprzonych stu konkretów, które premier Tusk ogłaszał, a teraz mówi, że nic się nie da, bo przecież umowy koalicyjne nie pozwalają. To jest przykre, niestety, że ludzie, że czasami sorry, na poziomie właśnie partii, na poziomie ludzi którzy próbują jakąś tam energię wykorzystać z tego tego narodu szeroko pojętego że nie ma z kim pracować. Wie pan, świetna książka, ostatnio przeczytałem Kiedy opadły maski Roberta de, Roberta mm -hmm. de bardzo pole... nie może pan czytał, ale bardzo polecam właśnie. E, zacząłem, mam na półce z, z zakładką, niestety jest to jedna chyba z 16 zakładek, które w tej <laughs> chwili wystają, bo jestem bardzo wierny kobietom, natomiast nie specjalnie książką, więc porzucam je jak tylko mogę, jak coś nowego przywiozą, e, ale to jest mocne, bo to pokazuje jak było naprawdę. Tak. Jak było naprawdę, że ten tak. cały Schumann, ten Monet, wszystko jedno wielkie oszustwo po po prostu było od samego początku i tak dalej. Natomiast co jest ciekawe, jak już Pan ten temat poruszył, to ja bym dorzucił tutaj do zestawu dla tych, którym się będzie chciało. Popatrzcie sobie na rolę Pana Kana, na rolę e, Pana Galbraitha, jeśli chodzi o wystruganie z banana takiego gościa, którego wszyscy znamy od czterech lat, czyli e, szefa Davos, Pana e, Klausa Schwaba. Jak spojrzycie sobie na historię Schwaba, jak on został, jak z inżyniera szwajcarskiej firmy robiącej w atomówkach Przeskoczył na poziom zbawcy świata przez ścieżkę biznesową. Nazwisko Kana, nazwisko Galbraitha to są nazwiska, które się z tym człowiekiem nierozłącznie wiążą. No i oczywiście jego absolutnym, absolutnym mentorem, człowiekiem, który właśnie tego banana, to struganie z banana wykończył był nasz największy i najmądrzejszy doradca amerykańskiego rządu Kissinger. Także Och, jak sobie ten zestaw nazwisk, jest. Skąd się, kto jest ojcem przynajmniej duchowym Klausa Schwaba, no, no. bo ojca prawdziwego musielibyśmy sięgnąć do absolutnego przodownika gospodarki nazistowskiej, bo to jego ojciec właśnie dostał takie takie odznaczenie za absolutnie najlepszą robotę w gospodarce nazistowskiej. To są jego korzenie. Natomiast mówię panowie Galbraith, Kissinger i i właśnie Kant to są ludzie, którzy stworzyli ten projekt w Davos, który dzisiaj jest de facto rządem światowym. Mamy więc dwa: jeden w Davos, drugi w onz -cie. Jak popatrzymy sobie na naszego Brzezińskiego, którym tak się lubimy szczycić, który jest wrogiem tego, tej wielkiej szachownicy, na której przyszło nam mieszkać, też książka ciekawa do przeczytania. Nagle się okazuje, że grają z nami ze wszystkich stron, a my próbujemy udawać, że nie widzimy czasami. To jest przykre. Bardzo przykry. Bardzo dziękuję panie Radku za rozmowę. Było bardzo miło i tak myślę, że będę jeszcze pana dręczył, żebyśmy się kiedyś umówili. No problem. Bo wątków, wątków jest bardzo dużo. Staram się uczyć nie wchodzić w dygresję, bo te moje rozmowy często są takie potem zbyt rozległe, zbyt mhm. wiele wątków, więc staram się to jakoś tak ograniczać, ale bardzo dziękuję za bardzo dużo informacji, bardzo ciekawych i ciekawą rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. I wzajemnie dzięki serdeczne dla Państwa pozdrowienia. A ja obiecuję, obiecuję jako były harcerz, że następnym razem zrobimy notatkę, napiszemy sobie rozkład jazdy tak. i jak nas będzie wyrywało za bardzo w jedną lub w drugą, to będziemy sobie nawzajem dawali po gębie, przynajmniej tak wirtualnie, bo to mniej boli, tak żeby trzymać się, trzymać się jednego tematu. Serdeczne dzięki za zaproszenie i za uwagę.